Oblicz pole powierzchni figury pokazanej na rysunku. Zatrzymajcie to wideo i najpierw spróbujcie zrobić to sami. OK. Wiemy, że pole powierzchni koła równe jest pi razy promień do kwadratu. Ta figura na rysunku to połowa koła. Inaczej możemy powiedzieć, że jest to wycinek koła, dosyć specyficzny, bo oparty na średnicy, albo że jest to półkole. Gdyby było to całe koło, to ile wynosiłoby pole jego powierzchni? Zaznaczone jest na rysunku promień, wiemy, że wynosi 2 i w takim razie pole powierzchni całego koła wynosiłoby pi razy 2 do kwadratu. 2 do kwadratu to 2 razy 2, czyli 4, czyli pole całego koła o promieniu 2 wynosi 4 pi. Ale my nie chcemy znać pola całego koła, tylko pole figury pokazanej na rysunku, czyli tej części koła. Taka figura to połowa koła i w takim razie, jeżeli podzielimy tę liczbę przez 2, to otrzymamy 2 pi i będzie to pole powierzchni figury pokazanej na rysunku. Zróbmy inny przykład. Tym razem zamiast pola powierzchni mamy wyznaczyć długość łuku wycinka koła. Łuk to ta linia zaznaczona niebieskim kolorem. Widać, że ten wycinek koła to 3 czwarte całego koła. Wycięta jest z koła 1 ćwiartka. Wobec tego długość łuku tej figury będzie równa 3 czwarte długości obwodu koła. Wiemy, że obwód koła albo długość okręgu wynosi 2 pi razy promień. Znamy promień, jego długość to 4, czyli obwód wynosi 2 pi razy 4. Możemy zamienić kolejność mnożenia i pomnożyć 2 razy 4 razy pi i będzie to równe 8 pi. Tyle wynosi obwód koła, czyli długość całego łuku, łącznie z wyciętą ćwiartką. A długość niebieskiej części obwodu to 3 czwarte całego obwodu, czyli 3 czwarte razy 8 pi. Ile to się równa? 3 czwarte razy 8 to 3 razy 8, czyli 24, podzielone przez 4, czyli 6. Równa się 6 pi. Inaczej można to pomnożyć tak, że 1 czwarta z 8 to 2, a 2 razy 3 to 6. Albo jeszcze inaczej, 1 czwarta z 8 pi to 2 pi, a 3 takie 2 pi to 6 pi. I wpisujemy wynik, długość łuku wycinka koła to 6 pi. I jeszcze raz w szybkim skrócie obliczyliśmy to, bo wiemy, że ten niebieski łuk to 3 czwarte całego obwodu koła. A wiemy, że to 3 czwarte, bo tu jest kąt środkowy równy 90 stopni, kąt prosty. A 90 stopni to 1 czwarta kąta pełnego. Jak wytniemy 1 czwartą, to zostaną 3 czwarte, czyli ten niebieski łuk to 3 czwarte obwodu koła.